Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i wyszły kolejne SBC ligowe, tak jak się spodziewałem, bo będzie jest to Bundesliga i Liga Japońska. Na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będzie Bundesliga, jutro będzie Liga Japońska. I co, dostajemy zawodnika z Bayernu, Thiago 91, także karta. Myślę, że mimo wszystko dla mnie będzie to bardziej przydatne jako karta do SBC na jakąś ikonę wymianę niż bardziej do grania. Ale zobaczymy w przyszłości, prawda? Teraz będę wam pokazywał każde składy po kolei. Będę robił w miarę szybko, jak ktoś nie widzi, czy chce sobie po prostu zrobić tak samo jak ja, to zastopujcie sobie wideo, czy tam zwolnijcie tempo, prawda? Tym wiecie, mam jeszcze dużo bardzo zawodników do sprzedania, ale to będę sprzedał jutro, jak zawodnicy podróżają, czy tam za tydzień, czy za dwa, bo na razie ceny są dość niskie, więc na razie trzymam zawodników. A co do zawodników, których był odcinek dwa dni temu z inwestycji. Niektórzy poszli do góry, niektórzy nie. To mówię, zależało tylko od was, w których zainwestowaliście, w których zdecydowaliście zainwestować. Niektórzy poszli o 500, niektórzy o 1000 do góry, niektórzy nawet o 3, ale to mówię, zależy tylko od was, w jakich zawodników zainwestowaliście. Mam nadzieję, że nie robiliście tylko z prawych i lewych obrońców. Tak samo jak z Bayer Leverkusen, ja skupowałem sobie prawego obrońcy. No i tak mówiłem, że jak będzie pozycja, znaczy jak będzie ustawienie na trzech środkowych obrońców, no to nie ma jak pójść do góry właśnie ten zawodnik, prawda? Więc no cóż, raz się uda, raz nie. Jakby się za każdym razem udawało, no to wiadomo, miałbym już skład za 40 milionów, a nie skład za 7, prawda? Nie zawsze się udaje. Jak widzicie, Bayern, najdroższy zdecydowanie zespół. Trzeba Thiago, który kosztuje chyba 20-25 dokładnie. Martinez 35 i Ribery chyba 22, tak jest. Jeszcze Müller chyba 21, także około, nie wiem, 100 tysięcy. Około gdzieś tak mniej więcej. Ale taniej się niestety tego na razie nie da zrobić, więc trudno. Ale mega paczka jest za to, więc może się coś trafi. Borussia Dortmund, następny zespół. Tutaj Toljan też wydaje mi się, że nie wiem, czy poszedł do góry, czy nie. Też wydaje mi się, że ci zawodnicy, no jak widzicie, ponad 1000 na pewno kosztuje. Wczoraj było go spokojnie kupić po 400-500 końców na licytacji czy na snajperce, więc przynajmniej podwójny zarobek, jak ktoś skupował sobie karty, to zarobi. Przynajmniej podwójny. Ok, następny. Borussia Mönchengladbach. Też widzicie, że w większości używam brązowych albo złotych zawodników, ponieważ ci srebrni zazwyczaj są najdrożsi. Pokazałem wam chyba dwóch zawodników z ławki. Ale to nie szkodzi. Ok, za każdy prawie SBC jest paczka za 15 tysięcy, więc mam nadzieję, że w końcu coś trafimy. Mainz. Tutaj też był chyba prawy obrońca Włoch, z tego co kojarzę, i też dali formację na trzech środkowych obrońców. Ok, kolejny zespół, Augsburg. Tutaj na pewno zawodnicy, jak ktoś kupował na przykład lewą pomoc czy prawą pomoc, to na pewno też nie zarobił. Ale jak ktoś kupował SP, SPO i SPD, no to zarobił na pewno. No nie da się niestety tego przewidzieć, jaką jej da za formację, więc no raz się zarobi, raz nie, prawda? Schalke. Tutaj jest trzech obrońców, tutaj też na pewno środkowi obrońcy poszli do góry. Myślę, że lewi z tego raczej nie, chociaż i tak widzicie. Myślę, że na pewno ponad 1000 kosztują. No okej. Kolejny pokażę do końca. Okej, czekajcie, bo tu zgrania nie mam. Aha, bo środkowego obrońcy kupowałem chyba Schalke, bo nie miałem. Albo i nie. Co ja tu zrobiłem? Halo? Czekajcie, zaraz tu ogarnę. Okej, jest tutaj, dobra. Zagubiony trochę. Wolę tego Dobrze, tak. Tamten będzie droższy. Ok, Hamburg. Ok, nie w tą stronę jak zawsze. Teraz już dobrze. Ok. Mieszana paczka piłkarzy premium. Czyli chyba z trzema rzadkimi zawodnikami. Paczka za 12,5 tysiąca bodajże. Okej. Hertha Berlin. Tutaj mam masę
zawodników do sprzedania jeszcze. Ok, za daleko. Zgłaszamy skład. Lipsk. Tutaj też był chyba na odcinku ten zawodnik. On chyba nie podrożał. On ma niewymiennego, także nie sprawdzę jego na rynku aktualnie. Ale wydaje mi się, że powinien podrożyć przynajmniej do 1,5-2 tysięcy jutro czy pojutrze. Ponieważ jest potrzebny mimo wszystko do tego. Bo jest jedyny na lewej obronie, a formacja jest taka, że potrzeba lewego obrońcy. No zobaczymy. Podrożeje to nie. Podrożeje to nie podrożeje. No. Mówię, nie da się przewidzieć każdego zawodnika, jak się zachowa jego cena, prawda? Czy znowu jadę w tą stronę? Nie, dobrze. Ok. Odbieramy. I cztery zespoły do końca chyba. Hoffenheim teraz. Ok, zgłaszamy. Stuttgart. Zgłaszamy. I ostatnie dwa. Wolfsburg. I przechodzimy do ostatniego. Werder Brema. Tak jak chyba najmniej zawodników z tego zespołu. Ok, ten lewy pomocnik wydaje mi się, że jest drogi. Chociaż nie wiem, czy jest lewy pomocnik złoty na tym zespole, nie pamiętam. Ale widzicie, jest drogi, 5 tysięcy około. Ok. Zgłaszamy i lecimy odbierać paczki. Jeszcze karta Tiago oczywiście i 22 tysiące monet. 91 oceniona. No statystyki naprawdę ma fajne. Myślę, że parę meczów na pewno ją pogram. Zobaczymy, jak się wpisuje. Jak będzie zła, to po prostu do SBC o jakąś ikonę następną. Petite czy tam Vieire. Zależy, jaką będę robił. Z Ligi Japońskiej oczywiście jutro będzie odcinek. Karta naprawdę fajna jest z SBC, bo jest Cristiano. I statystyki ma naprawdę podboostowane bardzo fajnie. A jak wiecie, jego srebrna karta kosztuje chyba 80 tysięcy, więc może być ciekawie z tą kartą za SBC. W pierwszej paczce nic, Donnarumma. Dobra, wiecie co, ja będę wszystko wysłał do klubu, będzie tak najszybciej. Potem sobie pokwipsuję te wszystkie treningi i tak dalej. Ok, paczka kolejna za 15 tysięcy, chyba z 10 tych paczek będzie za 15 tysięcy. Ok, druga paczka bez ekranu. Ben Arfa. Ok, następna paczka za 15 tysięcy. Ok, mamy pierwsze ekrany. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Holandia. Napastnik Bas Dost. Chociaż karta 83, no. Chociaż tyle. O, i grecka, który chyba i tak już nic nie warty. 2000, może gdzieś 3. No, dokładnie. Ok, kilku zawodników na listę transferową. Na szczęście tym razem pamiętałem, żeby opróżnić listę transferową. Ok, następna paczka za 15 tysięcy. I znowu ekran. Portugalia. Mała pomoc Bernardo Silva. Ok, karta 84. Wszystko do klubu. Potem sobie to oczywiście mówię, będę sprzedawał. Nie będę teraz tego robił, będzie dużo dłuższy odcinek. Następna paczka za 15 tysięcy. Czy będą trzy ekrany pod rząd? Ja. Też było za dużo. Dobra, wszystko do klubu. I na końcu zobaczymy, jakie paczki mamy. Ok, to mamy mało złote paczki z trzema rzadkimi zawodnikami. Pas 5 ich było. Ok, bez ekranów. Następna paczka. Mamy ekrany. Belgia. Lewa pomoc. Kurczę, myślałem, że Hazard. Ok, Karasko też nie jest najgorszy. 85. Myślę, że jakieś 12-14 tysięcy kosztuje, także. No, ponad 10 na pewno. Ok, do klubu wszystko. Ok, następna paczka z trzema rzadkimi kartami, zawodnikami.
Tym razem bez ekranów. Paulinho. Ok, następna paczka. Mamy sobie Tom. Mieszana paczka piłkarzy premium. Bez ekranów. Mane na listę transferową. To Quixel. Ok, tą mega paczkę sobie na koniec otworzymy. No a teraz jeszcze raz mieszana paczka piłkarzy premium. Niestety znowu bez ekranów. Możecie napisać, co wy trafiliście. Mam nadzieję, że trafiliście lepsze karty niż ja. Zresztą jak zawsze. Ok, zawodnik z ligi japońskiej. Teraz myślę, że naprawdę bardzo opłaca się otwierać brązowe paczki. Jak ktoś jeszcze tego nie robił, to otwieracie sobie z godzinę i zobaczycie, ile zarobicie. Ok, mamy następny ekran. Już chyba czwarte albo piąte. Chyba czwarte. Mahrez, ok. Moutinho. No i w sumie mogę ich skwikselować, bo i tak pewnie nic nie warci są. Ok, mała złota paczka rzadkich piłkarzy. I znowu ekrany. Turcja. O, Toprak? Tak jest. Ok, Filipe, Juanfran jeszcze. Także paczki, no, nie najgorsze. Porównując do poprzednich SBC ligowych, tych co miałem w paczkach, to po prostu był jakiś dramat. Już teraz zarobiłem kilka razy tyle z paczek, co poprzednich SBC ligowych. Więc naprawdę już teraz jest dobrze. Kolejny ekran. Belgia znowu. Esio, Kompany? Nie, Vertonghen. Tak jest, Vertonghen. Kolejna karta, 85, więc naprawdę fajnie. Też około 12 podejrzewam, tak jest. Ponad 10 tysięcy na pewno. Okej, okay, to na Quicksand niech leci. 5 paczek do końca. Paczka piłkarzy Electrum Prime. Tym razem bez ekranów. Ale tak, już chyba mieliśmy 6 razy ekrany, albo 7 bodajże. Także naprawdę fajnie. Suarez na listę transferową. Ok, paczka za 25 tysięcy z zawodnikami. Bez ekranów. Ok, do klubu wszystko. To na listę transferową. Quixel. I lecimy z następną paczką za 25 tysięcy. Znowu bez ekranów. Te paczki za 25 tysięcy z zawodnikami naprawdę są tak słabe. Rzadko kiedy mi się zdarza trafić, czy na tym koncie, czy na innym, na moich dwóch innych kontach, coś z tych paczek. Zawsze jak coś trafiam, to jest to w paczce zazwyczaj za 15 tysięcy. Ok, to jest paczka za 30 tysięcy chyba. Także mam nadzieję, że coś będzie. No tak. Card Must Watch oczywiście już w paczkach nie ma. Skończyły się godzinę temu. I przechodzimy do ostatniej paczki na dzisiaj. Mega paczka za SBC z Bayernu Monachium. Ok, mamy ekrany na zakończenie, także fajnie. Portugalia, SP. Ok, João Mario. Czy on jest od teraz w paczkach, czy on był wcześniej, przed kartami Must Watch? Nie, on jest chyba od godziny w paczkach, dopiero tak mi się wydaje, wiecie? Więc ja sobie go za chwilkę od razu wystawię. A, miałem wszystko do klubu wysyłać. Dobra, już przepraszam. Ostatnia paczka to i tak. O, jeszcze darmowa. To w sumie możemy otworzyć jeszcze ją. O, kurczę, te stroje Bayernu chyba były coś warte, ale to już trudno. Paczka dwóch piłkarzy jeszcze, darmowa paczka. No tak. Także dobra, to co, to by było na tyle i jutro widzimy się SBC z Ligi Japońskiej. Na razie.